348 rezerwat Piskorzeniec, województwo łódzkie. Wieś Piskorzeniec jest około kilku kilometrów stąd. Stąd nazwa jego powinna być raczej taka, jak sugerował mi przed chwilą pan spotkany obok, Piskorzyniec. No i tak on nazwał też swoją tutaj posiadłość, którą kilkadziesiąt lat temu zrekultywował z wysypiska śmieci i piaskarni. On też zarekomendował mi, żeby spojrzeć sobie tu na rezerwat z takiej wydmy przy Zielonym Szlaku, a właściwie jego rekomendacja jest, że rezerwat Piskorzyniec albo Piskorzeniec trzeba oglądać z helikoptera, ewentualnie z łódki. No jest to z pewnością super pomysł, bo rezerwat Piskorzeniec to 431 hektarów torfowisk i siedlisk przeróżnych leśnych. Ma on też takie stawy, które kiedyś służyły jako stawy rybne. I prowadzona była gospodarka rybacka w tych stawach. No, zgodnie z tym, co słyszałem przed chwilą od pana, w tym czasie tutaj życie ptaków buzowało i około kilku tysięcy łysek potrafiło pływać po tych stawach. To gospodarstwo rybackie odławiało tonami piskorza. A rezerwat chroni takie rozległe, niezarośnięte, torfowiskowe tereny. To jakby ostatnie w Dolinie Pilicy. No ale też pewnie różne siedliska leśne. No i jest tu do znalezienia wierzba borówkolistna, która jest reliktową roślinką z pradziejów. Opowieści tego pana prawdopodobnie można znaleźć, właściwie już kliknąłem w to, forumblogerów.pl. On powiedział mi o jakichś setkach, a nawet ponad 1000 wpisów dotyczących przeróżnych rzeczy związanych z tym terenem. Ja będę chciał sobie zobaczyć coś, co związane jest z rezerwatem Piskorzeniec albo Piskorzyniec. To tyle.